Cześć, cześć, cześć. Trochę się zadyszałam. Krótki bieg, fajna pogoda. A ja wszystkich Was oczywiście witam, życzę wszystkiego dobrego i możemy zacząć nasze spotkanie. Dzisiaj przygotowałam dla Was niespodziankę, bo postanowiłam, że fajno jest zobaczyć nie tylko moje rzeczy, a rzeczy innych osób, którzy wykorzystują wszystko, co jest pod ręką, co lubię robić zresztą, dla tworzenia swoich nowych rzeczy, nowych strojów, nowych kreacji. Znów pociąg gdzieś tam, za głośno być może, no ale zaraz, za chwilę będę kontynuować. Więc zebrałam różne pomysły i chcę pokazać, jak pani pięknie wykorzystuje dla tworzenia właśnie takich rzeczy sposoby przeróżne, wykorzystuje różne techniki. Patchwork dominuje oczywiście, customizing też, i chcę, żebyście to zobaczyli. Być może ktoś z Was też się zainspiruje i zacznie odcinać od koszul swojego męża, swoich bliskich, dzieci, wnuków, wszystko, co leży gdzieś tam, nie wiem, w skrzyniach i kufrach i niepotrzebne, dawno już nieużywane, więc wyciągnie, zacznie to przycinać i z tego powstaną wspaniałe rzeczy. Nie będę już za dużo gadać, oglądajcie. Jeżeli Wam się spodoba, to proszę nie zapomnieć postawić swojego lajka. Będę się bardzo tego cieszyć i mam nadzieję, następnym razem się spotkamy znów. Miłego oglądania. Do następnego. Wszystkich pozdrawiam, a ja biegnę dalej. Pa, pa! Chcę ja zgadnąć, patrząc w niebo, co znów na jutro nam przyniesie dzień. Chcę być dla ciebie piękną, białą mewą, a ty znów budzisz w domu chmury cień. Ważniejsza jest pogoda w domu, a cała reszta traci sens. Nawet w deszcz, gdy ja i ty, pod parasolem jesteśmy razem, nawet w deszcz, gdy ja i ty, pod parasolem jesteśmy razem, nawet w deszcz. Nawet w deszcz, gdy ja i ty, pod
jesteśmy razem, nawet w deszcz. Gdy ja